Czwartek, 22 czerwca, Anna Towaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Straty są ogromne. Wczoraj po południu doszło do pożaru kościoła świętego Floriana w Sosnowcu. Akcję gaśniczą utrudniała specyficzna konstrukcja budowli. W czasie trwających jeszcze późną nocą działań strażaków dach budynku łącznie z fotowoltaiką częściowo zapadł się do środka. Na miejscu była Fatima Orlińska. Pożarem objętych zostało 1000 metrów kwadratowych połaci dachowej. Jeszcze do późnych godzin nocnych trwało dogaszanie zarzewi ognia na dachu parafii pod wezwaniem świętego Floriana. Przyczyny trwającego blisko 8 godzin pożaru jeszcze nie zostały ustalone. Na miejscu wciąż trwają czynności straży pożarnej i dopiero wtedy, gdy zostaną zakończone swoje, będzie mogła podjąć policja. Jeszcze wieczorem przy ulicy Bora Komorowskiego pojawili się pracownicy nadzoru budowlanego wraz z biegłym sądowym, którzy stwierdzili, że budynek kościoła nie nadaje się do użytkowania. Obecnie strażacy przeprowadzają oględziny obiektu i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Na miejsce zostały skierowane 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. W momencie kulminacyjnym na miejscu działało 28 zastępów, 73 ratowników. Podawano 11 prądów wody. Utrudnione działania były spowodowane faktem, że paliło się poszycie dachowe oraz elementy między poszyciem a wykończeniem wnętrza kościoła. W związku z powyższym dotarcie do ogniska pożaru było utrudnione. W pożarze nikt nie ucierpiał, spłonęła jednak cała instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu. Prawdopodobnie to od niej zaczął się pożar, jednak o szczegółach na razie trudno mówić. Przez wiele godzin akcji strażaków przyglądali się mieszkańcy. Od tych paneli, no to przecież to było do przewidzenia. No nie wiem, no to było do przewidzenia, że tak może się stać. No. Jeszcze ktoś to robił nieudolnie. Wziął się za coś, czego nie umie. No i taka prawda, bo ludzie mają przecież panele, nawet na swoich posesjach, nie? Mają. I tam się nie ma, ja nie słyszałam, żeby był jakiś wypadek, a tu proszę. Niedawno dopiero były reperowane, włączane. Przyszły upały i koniec. No, no może nie krótko, ale znowu niedługo, bo wiem, proboszcz robił cały remont. Nie mam pojęcia. Wnętrze kościoła nie zostało objęte pożarem, jednak spadające elementy dostały się do środka. Diecezja zaapelowała o wsparcie, a służbom podziękowała za zaangażowanie przy gaszeniu płonącej świątyni. Walka o baner i o odpady, a właściwie o to, kto jest winny. W Bytomiu doszło dzisiaj do konfrontacji wiceprezydenta Michała Biedy i radnego Macieja Bartkowa. Chodzi o tereny w pobliżu ulicy Magdaleny, gdzie kilka lat temu odkryto składowisko niebezpiecznych odpadów. Bytomskie przepychanki obserwował Paweł Jędrusik. Przedwyborcze emocje w Bytomiu i dwie konferencje prasowe w jednym miejscu. I walka o to, kto powie pierwszy. Odpady, różne odpady. Panie radny, to jest miejski teren, ja rozmawiam, proszę mi nie zasłaniać. Zapraszam serdecznie na konferencję. Szanowni Pan prezydent Państwo, będzie mógł się odnieść do podniesionych zarzutów hałda, po która... konferencji. A później walka o baner wymierzony przeciwko prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi i Michałowi Biedzie. Skąd te emocje? Na hałdzie w Bytomiu zostały wykonane prace zabezpieczające rurociąg. Wewnątrz wałowiska panują wysokie temperatury, co groziło jego rozszczelnieniem. Dlatego konieczne było stworzenie warstwy izolacyjnej. Zdaniem radnego Bartkowa użyto do tego celu szkodliwych materiałów. Dysponujemy także wstępnymi informacjami z WIOŚ-u, które także potwierdzają pewne nieprawidłowości, które tu są. Ja może Państwu przeczytam kluczowe fragmenty 2 z tej opinii, którą otrzymaliśmy od naszego współpracownika. Na podstawie uzyskanych wyników badań, a przypomnę, że tak jak powiedziałem, badano to, co wysypano z ciężarówek. Na podstawie uzyskanych wyników badań w każdej z badanych próbek stwierdzono przekroczenia w stosunku do wartości dopuszczalnych określanych dla gruntów grupy czwartej, tak w odniesieniu do wartości dla próbek powierzchniowych, jak i wgłębnych. Przekroczenia dotyczą metali i metaloidów, co wskazuje na brak możliwości bezpiecznego i zgodnego z obowiązującym prawem wykorzystania przebadanych gruntów odpadów dla jakichkolwiek celów związanych np. z remediacją terenów zdegradowanych. Z kolei wiceprezydent Michał Bieda odbija piłeczkę i stwierdza, że nadzór nad pracami prowadził Główny Instytut Górnictwa i to przezeń został zatwierdzony użyty materiał. Jeżeli ktoś rozkopuje hałdę, żeby zabezpieczyć rurociąg przed jego stopieniem, używa do tego materiałów zatwierdzonych przez państwowe instytuty, ale w trakcie tych prac wykopuje się dziurę, w której jest ten rurociąg, naturalne jest, że są tam odkopywane te rzeczy, które w tej hałdzie wcześniej były. Jeżeli ktoś to stwierdza, coś co jest oczywiste od lat 80. i z tego tytułu chce robić sensację, to sami Państwo możecie wyciągnąć z tego
wnioski. Niewykluczone, że to, kto ma rację, rozstrzygnie sąd, bo na taką drogę być może zdecyduje się zastępca prezydenta Bytomia. Jutro zakończenie roku szkolnego. Wakacje, czas zacząć. Najważniejsze, by były bezpieczne. Dla policji to czas wytężonej pracy, dlatego jak co roku apelują i ostrzegają. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, którą w Suszcu rozpoczęła Śląska Drogówka wraz z kierowcą rajdowym Jarosławem Szeją i Fundacją JSW. Bezpieczne wakacje jak co roku polegają na tym, aby tych zdarzeń na drogach było jak najmniej. Niestety w województwie śląskim co roku mamy takie zdarzenia. Na szczęście cieszy fakt, że w przeciągu ostatnich 2 lat, jeśli mówimy o grupie wiekowej od 6 do 15 lat, to nie było zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Chcemy ten trend podtrzymać, a nawet go rozszerzyć na inne grupy wiekowe, więc dlatego spotkaliśmy się tutaj na terenie szkoły podstawowej w Suszcu. Stąd wizyta w szkole podstawowej w Suszcu na dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Mundurowie zamierzają kontynuować edukację najmłodszych, odwiedzając ich podczas kolonii, obozów harcerskich czy festynów. Wszystko po to, by przestrzegać i przypominać, jak wezwać w odpowiedni sposób pomoc, określić swoje położenie i przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom. Statystyki pokazują to, że musimy to robić przede wszystkim, dawać przykład. Jeżeli my, kierowcy, rajdowi, wyścigowi, mamy pewnego rodzaju doświadczenia, którymi możemy się podzielić, a przede wszystkim przyniesie to pozytywny efekt w związku ze spadkiem statystyk wypadków, rannych, poszkodowanych itd., to działajmy z dzieciakami, bo jest dużo pracy. Tylko w zeszłym roku podczas wakacji w naszym regionie doszło do 47 wypadków, gdzie rannych zostało 49 osób w wieku od 6 do 15 lat. Podobnie sytuacja wyglądała rok wcześniej. Statystyki co prawda są lepsze niż w ubiegłych latach, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Naszą ideą od lat jest i chyba w większości placówek oświatowych, żeby dzieci, które wychodzą na wakacje 1 września wróciły do nas z powrotem całe i zdrowe. I myślę, że nie tylko nam na tym zależy, ale przede wszystkim rodzicom, każdemu rodzicowi. Bo ta statystyka, która dzisiaj była podczas apelu pokazana, wskazuje, że nie jest tak fajnie, nie wszędzie się to dobrze kończy, nie wszędzie dzieci bezpiecznie wracają. A nam zależy na tym, żeby jednak 100% wypuszczonych na koniec roku wróciło do nas z powrotem. Zależy to nie tylko od najmłodszych, ale wszystkich uczestników ruchu. Wyruszajmy w drogę wypoczęci, pamiętając, że czasem 5 minut naszego spóźnienia może uratować czyjeś życie. W szkołach ponadpodstawowych od 1 września będzie więcej klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Taką deklarację złożył dzisiaj szef MON Mariusz Błaszczak. Zapowiedział to podczas konferencji CyberSec w Katowicach. Dziś drugi dzień największego w Europie wydarzenia poświęconego cyberbezpieczeństwu. Paweł Jędrusik. To wszystko w ramach tak zwanego programu CyberMIL z klasą, który w formie eksperymentu pedagogicznego tworzy i prowadzi w szkołach klasy o profilu cyberbezpieczeństwa. Na razie takich szkół jest 16, po jednej w każdym województwie. Zaczęliśmy od młodzieży, zaczęliśmy od programu CyberMIL z klasą. W każdym województwie jest ten program realizowany, skoncentrowaliśmy się na mniejszych miejscowościach, tak żeby dać szansę zdolnej młodzieży, żeby mogła poszerzać swoje umiejętności, żeby ją przygotowywać i zachęcać do tego, że kiedy dorośnie, żeby wstąpiła do Wojska Polskiego. W czwartek Mariusz Błaszczak uczestniczył w konferencji CyberSec w Katowicach, podczas której został nagrodzony przez organizatorów za doprowadzenie do utworzenia w 2019 roku Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Za nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu cyberodporności oraz bezkompromisowe podejście do wytyczania ambitnych celów dla Wojska Polskiego w tej dziedzinie, czego dowodem jest w szczególności utworzenie nowego komponentu Sił Zbrojnych Dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni mocą ustawy o obronie ojczyzny w 2022 roku. Forum CyberSec w Katowicach trwa od wczoraj. W jego trakcie prelegenci rozmawiają o wszelkich aspektach cyberbezpieczeństwa. To m.in. tematy związane z wykorzystaniem technologii podczas wojny czy zwiększaniu odporności sektora finansowego. Jak powstaje sól, którą wykorzystujemy w kuchni i jaki związek ma ten proces z odsalaniem wód kopalnianych? Nasza kamera obserwowała dzisiaj w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA należącej do JSW. To jedyna taka instalacja w Europie. W tym wyjątkowym miejscu była Fatima Orlińska.
65 tysięcy ton soli rocznie wyjeżdża z produkcji systemu odsalania wód kopalnianych przedsiębiorstwa gospodarki wodnej i rekultywacji należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To drugi największy producent soli spożywczej w Polsce oraz jedyna taka w kraju i Europie instalacja w tej technologii. Z naszą kamerą podejrzeliśmy proces termicznego zatężania solanek i krystalizacji soli. Na terenie tego systemu ocalania utylizujemy wody słone pochodzące z odwadniania KWK Budryk, uzyskując efekt odsolenia, czyli pozyskujemy solankę z zawartością chlorków, do rzeki zrzucamy wodę odsoloną, pozbawioną tych chlorków, uzyskując przy tym sól ważoną, która jest solą spożywczą. Przerabiamy około 1,5 miliona metrów sześciennych tychże solanek i z tego uzyskujemy 35 tysięcy ton soli stricte z solanek. Czyli sól pozyskana bezpośrednio z ocalania wód dołowych. Aby pozyskać kilogram soli nadającej się do spożycia, solanka musi przejść przez cały proces trwający mniej więcej 12 godzin. Jest to ciepła sól spożywcza o wszystkich walorach, które są zanotyfikowane w karcie technicznej. Jedynym, co ją wyróżnia na tym etapie, to to, że jest jeszcze ciepła. Trafia do mieszczącego się tam po tej drugiej stronie pomostu działu konfekcji, gdzie grawitacyjnie pakujemy ją zgodnie z zapotrzebowaniem naszych kontrahentów. Są to przede wszystkim odbiorcy biznesowi, dlatego że nie prowadzimy sprzedaży w formule detalicznej i pakujemy naszą sól do worków 25-kilowych, 50-kilowych oraz do worków typu Big Bag, do których sypiemy 1 tonę gotowego produktu. To jednak jest działalność dodatkowa, bo nie sprzedaż soli jest priorytetem, a utylizacja solanki. Do zakładu odsalania woda z kopalni dostarczana jest rurociągami. Są to 2 strumienie o różnych stopniach zasolenia. Samo ważenie soli, bo to jest sól ważona, to nie jest żadna filozofia i to robią wszyscy. I w Polsce, i na świecie. I Wieliczka, i Ciech, i Metraco, i KGHM, bo to jest ważenie soli, czyli ogrzewanie słonej wody i uzyskiwanie soli. Natomiast rzeczywiście jesteśmy jedynym zakładem w Europie, który produkuje sól spożywczą, to jest istotne, i z wód kopalnianych. To jest druga istotna sprawa, no bo przecież instalacje odsolania na przykład wody morskiej w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu są powszechne. To nie ma o czym gadać. Natomiast my jesteśmy o tyle unikalni, że wody kopalniane, które de facto w innych przypadkach idą prosto do rzeki, u nas przechodzą przez zakład i przy okazji raz, że je oczyszczamy, to dwa, jeszcze mamy produkt finalny w postaci soli spożywczej, który możemy sprzedać. Zakład w Czerwionce Leszczynach jest o tyle unikalny, że wody kopalniane, które w innych przypadkach trafiają prosto do rzeki, tu przechodzą przez zakład i je oczyszczają, a dodatkowo powstaje produkt finalny w postaci soli spożywczej, który można sprzedać. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.